Dzień dobry, Łukasz Żmuda. Zapraszam na serwis informacyjny. Zaczynamy od zagranicy. W nocy z soboty na niedzielę USA i Wielka Brytania po raz kolejny przeprowadziły nalot na pozycje wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Houthi. Zaatakowano 36 celów. Był to trzeci nalot, w którym oprócz samolotów amerykańskich brały udział także brytyjskie myśliwce. W ocenie szefa MSZ Wielkiej Brytanii Iran zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wspieranie grup zbrojnych. Z kolei brytyjski minister obrony Grant Shapps zapewnił, że kolejny nalot na rebeliantów Houthi nie jest eskalacją konfliktu. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało w niedzielę rano, że amerykańskie wojsko zniszczyło w Jemenie przeciwokrętowy pocisk manewrujący, który miał zostać wystrzelony w kierunku statków na Morzu Czerwonym. Atak ten został przeprowadzony kilka godzin po serii uderzeń sił amerykańskich i brytyjskich na 36 celów powiązanych ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Houthi w Jemenie. Zniszczono m.in. magazyny broni i wyrzutnie rakietowe w 13 lokalizacjach na terenie całego kraju. Sekretarz obrony USA i szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że uderzenie odbyło się także przy wsparciu Australii, Bahrajnu, Kanady, Danii, Holandii i Nowej Zelandii. Sobotni atak był kolejnym po tym, jak w piątek Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki w Iraku i Syrii na ponad 85 celów powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Ataki to odwet za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę amerykańskich żołnierzy i ranił co najmniej 40 innych. Sprawę amerykańskich nalotów na pozycje wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Houthi na antenie telewizji Republika w programie Wysokie Napięcie Miłosza Kłeczka komentowali politycy. Ameryka nie chce jakby eskalować tego konfliktu. Chce odpowiedzieć tak, aby wysłać odpowiedni twardy sygnał. Nie próbujcie ani razu więcej tego typu ataków na nasze amerykańskie wojska. Natomiast na pewno wpłynie to destabilizująco na sytuację, bowiem należy się spodziewać, że Iran będzie chciał w jakikolwiek sposób nie wprost, ale jednak odpowiedzieć. Więc no i pytanie oczywiście, jak zareagują także inne państwa. Już w tym wypadku sunnickie. Trzeba tutaj intensywnie obserwować to, co się dzieje, zwłaszcza z perspektywy także i naszego bezpieczeństwa, bo oczywiście może wzrosnąć zagrożenie terrorystyczne. Nikt z nas pewnie nie chciałby, żeby państwo islamskie wróciło z powrotem na mapę, więc to jest zupełnie zrozumiałe, że trzeba to wszystkim obserwować i nie przeszkadzać, jakby z punktu widzenia Polski, będąc Polską. Bardzo dobrze, że obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, bo bez tego bylibyśmy poważnie zagrożeni, bo ta sytuacja bardzo się konfliktuje na świecie. To, co widzimy i obserwujemy, jest coraz bardziej niebezpiecznie. To nie od dzisiaj Bliski Wschód jest beczką prochu. W tym kotle bardzo mocno wrze i rzeczywiście zgadzam się z wypowiedzią pana ministra Przydacza, że wiadomym było, że Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć. Mają taką politykę, że jeśli ginie ich żołnierz, to nie zostawiają tego bez odpowiedzi. Prezydent składa wizytę w Kenii, Tanzanii i Rwandzie. Trwająca od dziś do 10 lutego wizyta będzie kontynuacją jego wcześniejszych działań na kontynencie afrykańskim. Prezydencka podróż do Afryki będzie miała dwa zasadnicze cele: rozwój wzajemnych relacji gospodarczych oraz przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie w rejonie, wyjaśnił na konferencji prasowej Andrzej Duda. Ta wizyta była planowana wcześniej, mieliśmy ją odbyć w październiku, z uwagi na sytuację powyborczą w Polsce przełożyliśmy ją, ale bardzo chcemy, żeby się odbyła, bo to jest także kwestia tych takich relacji związanych z pewną kulturą dyplomatyczną. Chcemy, żeby ta wizyta doszła do skutku. Są rzeczywiście bardzo ważne jej elementy. Będziemy rozmawiali także o polskiej pomocy rozwojowej dla krajów Afryki. Dużo tam robimy. Kwestia współpracy sektorowej to przede wszystkim rolnictwo, to sektor IT, nowoczesne technologie w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, fintech, to kwestie współpracy także i podatkowej z krajami Afryki, które odwiedzimy. To kwestia także współpracy naszych służb, bo między innymi również i policji, ale także i współpracy wojskowej, między innymi współpracy wojskowej, jeżeli chodzi o współpracę technologiczną i eksport produkowanego przez nas uzbrojenia. Więc rzeczywiście tych tematów, które tam będą realizowane, jest bardzo dużo.
Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na wiosnę PiS zorganizuje kolejny marsz. Odbędzie się najprawdopodobniej po wyborach samorządowych zaplanowanych na kwiecień. Polityk apelował także o wsparcie finansowe dla marszu. Przypominamy, 11 stycznia Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało demonstrację pod hasłem Protest Wolnych Polaków. Tego dnia według organizatorów przed Sejmem zgromadziło się nawet 300 tysięcy osób. Nie mogą nas rżnąć piłą, a my będziemy się uśmiechać? Nie. Musimy krzyczeć, że tu w Polsce łamana jest prawo, łamana jest konstytucja na podstawowym poziomie. I wszystkich was proszę, w mediach, gdziekolwiek jesteście, mówcie o tym. W kraju i za granicą. Prawo do informacji, tak to się nazywa. W przeciwieństwie do donosów, które oni stosowali, jak byli w opozycji. Ale tak wygląda dzisiaj ta rzeczywistość i tak bardzo szybko ona się pewnie nie zmieni. Pierwszą poważną żółtą kartkę można dać temu rządowi już za 2 miesiące. I o to was proszę, podczas wyborów samorządowych pójdźcie do nich tłumnie, wszyscy wolni Polacy. Miejcie z tyłu głowy wszystkie te ich wielkie przeherstwa, te wielkie... To naruszenie prawa, którym się posługują po to, żeby miażdżyć instytucje demokratycznego państwa. Dziś kolejny protest wolnych Polaków, tym razem w Katowicach o 18:00 przed pomnikiem Powstańców Śląskich. Chcemy się temu przeciwstawić, tej właśnie fali takiej nienawiści, tej rozpędzonej machiny, która w bardzo złym kierunku. Chcielibyśmy to jako naród powstrzymać. Myślę, że takie protesty dadzą do myślenia trochę obecnej władzy, obecnie rządzącym, że naród polski się nie zgadza na tego typu właśnie łamania prawa, podstawowe prawa. Tak samo no, poprzez to, że znowu słyszymy, że rządzący chcą się dobrać do Trybunału Konstytucyjnego. Jest to naprawdę dużym zagrożeniem dla nas wszystkich. Środowiska patriotyczne znów zaprotestują w Warszawie. Tym razem 10 lutego przed Trybunałem Konstytucyjnym odbędzie się protest wolnych Polaków. Celem organizowanego protestu jest wyrażenie sprzeciwu wobec naruszania podstawowych wartości demokratycznych oraz skierowanie żądań do władz państwowych o zaprzestanie łamania konstytucji i porządku prawnego w Rzeczypospolitej. Rząd Donalda Tuska planuje zamach na Trybunał Konstytucyjny, ostrzega Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej tzw. silni ludzie weszli do mediów publicznych. Podważono również kompetencje prokuratora krajowego. Lista celów Donalda Tuska ma być znacznie dłuższa. Pierwsze tygodnie rządów Donalda Tuska to czas demontażu niezależnych instytucji, na których opiera się polski porządek prawny. Po zamachu na media publiczne w ostatnich dniach rząd kontynuuje destrukcję innych organów państwa. Obecnie rządzący przygotowują zamach na Trybunał Konstytucyjny z pogwałceniem podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wątpliwości wobec działań rządu Donalda Tuska ma również Rzecznik Praw Obywatelskich. Portal W Polityce informuje, że Marcin Wiącek wysłał pismo do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie czystek w prokuraturze. Część niemieckich polityków uważa, że Donald Tusk powinien działać nawet jeśli przekroczy polskie prawo. W programie Studio Prasowe sprawę planowanego ataku przez koalicję rządzącą na Trybunał Konstytucyjny komentowali publicyści. No możemy w zasadzie obserwować, jak krok po kroku obecna koalicja rządowa przesuwa te granice. No najpierw nastąpiło przejęcie mediów publicznych z pogwałceniem przepisów ustawowych, z powołaniem się na uchwałę. Następnie wprost zanegowanie ustawy i przepisów ustawowych przez prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, czyli pozbycie się prokuratora krajowego i powołanie w trybie nieistniejącym PO prokuratora krajowego, a teraz rozważamy zniszczenie czy zawieszenie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy generalnie biorąc, upraszczając, postkomuna tam się działa, to był fundament praworządności, no a dzisiaj to można w trymiga rozwalić. Moim zdaniem tu będzie bardzo trudno rozwalić, szczególnie przy tej społecznej
determinacja, ona jest ogromna. Solidarność ma tu wielkie znaczenie, tylko wydaje mi się, że ta presja społeczna nie wystarczy. Znaczy ona jest bardzo ważna, ona rzeczywiście przyniosła taką zmianę, jak uwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to jest bardzo istotne, ale wydaje się, że po to, żeby mieć taką dźwignię przeciwko temu, co robi Donald Tusk, a właściwie jego ludzi, bo on ma czyściutkie rączki, on tylko innym każe podpisywać różne rzeczy, jest też pewnego rodzaju alternatywa, jaką zapewni Prawo i Sprawiedliwość wszystkim tym, którzy z czasem, mam wrażenie, że ten proces jest długi wprawdzie, on nie to, że już się zakończył, on jest na samym początku, ale będą mieli, nabierali świadomości tego, w jaki sposób Donald Tusk ich oszukał. Więc to rzeczywiście wygląda bardzo źle. Tylko i wyłącznie opór społeczny, tylko i wyłącznie takie naprawdę uparte i wspólne, solidarne działanie moim zdaniem jest jakąkolwiek przeszkodą. Natomiast to, co jest tym przerażające, to to, że tutaj faktycznie ta logika nie zna granic, ale także myślę, że wobec obywateli. Oni są jak wampir, który posmakował krwi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że zaplanowana wizyta szefa resortu Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. W komunikacie przekazano, że decyzję podjęto z uwagi na pilne obowiązki sekretarza stanu USA Antonego Blinkena i związano z nimi nieobecnością w Waszyngtonie. Jak na razie MSZ nie podało żadnej innej daty wizyty Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo dziwne i niepokojące, zwłaszcza, że pan minister Sikorski nieraz deklarował, że ma zagwarantowane dojście tak, choćby przez dobre relacje. Tak, występował i jako będąc wcześniejszej, reprezentując wcześniej jeszcze w tym okresie 2009-2012, był przez zapraszany, występował i w mediach amerykańskich, ale też na salonach. Może to jest zbieg tych dwóch czynników i politycznego, tak, że faktycznie te jego zbyt daleko idące tyrady dotyczące choćby podłożenia czy ataku na rurociąg na tą nitkę Nord Stream 2 na Bałtyku, czy wcześniejsza jego rola, nazwijmy to pokojowa w cudzysłowie, w 2014 roku, trwałym rozwiązaniu na Majdanie. Czy to nie jest ten pewien jednak nieściany dla Amerykanów, czy niemile widziany dorobek w cudzysłowie? To jest trochę skandaliczne, że do tego doszło. Nikt nie oczekuje, aby spotykał się z Kamalą Harris czy prezydentem Bidenem, ale jednak swoim odpowiednikiem powinien się spotkać. Rolnicze protesty rozlewają się po całej Europie. Polscy rolnicy zapowiedzieli, że 9 lutego rozpocznie się 30-dniowy strajk generalny. Chodzi o import z Ukrainy i narzucany przez Brukselę Zielony Ład. Rolnicy planują blokady dróg na terenie całego kraju i wstrzymanie ruchu na przejściach granicznych z Ukrainą. Polscy rolnicy protestują przeciwko nadmiernemu wpływowi niekontrolowanemu wpływowi produktów z Ukrainy. Mleko, jaja, zboże, kukurydza, te wszystkie produkty, które wpływają, tak naprawdę nie wiemy, ile tego wpływa, nie wiemy, jak to przyjeżdża. W ogóle jest problem z tym wszystkim, co jest z tym związane. Nie ma żadnych danych, które mówią, jak to wygląda. Rozmawiałem z panem wojewodą lubelskim, który jest odpowiedzialny za przepływ tych produktów. Pan wojewoda lubelski też nie jest w stanie określić, jaka to jest skala. Kolejnym problemem to jest właśnie Zielony Ład, gdzie nie tylko już polscy rolnicy, ale też i rolnicy w zasadzie można powiedzieć całej Unii Europejskiej protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko ekoschematom, temu wszystkiemu, co jest z tym związane, nadmierną biurokracją, środkom ochrony roślin, które mają być minimalizowane. Także tutaj jest szereg takich postulatów, które mają bardzo duży wpływ na destrukcję rolnictwa i w Polsce, i w Europie. To wszystko na ten moment. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.